Cześć moi drodzy, zapraszam do siódmego odcinka z Total War Warhammer 3. I zaczniemy sobie od bitwy, więc dosyć fajnie. Tutaj pokazuje nam, że stracimy bardzo dużo jednostek, ale wydaje mi się, że damy radę jakoś to trochę lepiej ugrać. Nie wiem, czy mi się coś tu z głosem nie porobiło, ale zaraz do tego dojdziemy. Sobie jedną rzecz zobaczę tylko. Nie, no, komputer się nie pali, to jest dobrze. Ale z dźwiękiem się coś tu zadziało. Wyciszyło nam po prostu. No, dajmy tak, 50% będzie odpowiednie. Chyba, że nasz ten czarodziej jest taki mało czarodziejski. A to co to jest za armia? A, bo ten nas zaatakował na plecach chyba. Ciekawe. Dajmy tych tutaj. Zanim tu przyjdą? 2 minuty, o Jezu, to będziemy mieć dużo czasu, żeby się tam ustawić do góry. Nie wiem, czy ci kusznicy od nich nie będą mieć większego zasięgu, ale... No dobra, to ci już są wybici. Ej, spadaj od moich strzelców. Dobra, teraz będziemy czekać na tą armię. No, idziecie szybciej.
No wiem, że krasnoludy są wolne, ale no bez przesady też. Oni są szybsi? Nie. Całą prędkość mają. Oni nie strzelają. No, ustawcie się szybciej. No, ale to pięknie strzelają. Dobra, to już chyba wybici w miarę są. Tam betłuką ile wlezie.
Dobra, tarczy. Wydaje mi się, że nie straciliśmy za bardzo karty, ale no jestem pewien. Macie za 1425. O Jezu, zmiecie ich ładnie. Trzy jednostki w sumie wyrżnęły wszystko, nie? No ci też tam coś pozabijali po 20, 15, ale... padły nam trzy jednostki. No trudno. Ale teraz miasto nasze, więc... jeszcze tu dobijemy zaraz tych orków. Tak, no nie agresję? No dobra, na razie niech będzie. Toczy bitwę. O Boże, tak komarem co tu mam, to takich umarlaków, to... mamy pająka tutaj. O kurde, ja zapomniałem, że tu jest jeszcze ten gościu. No jak? Kurde no. Nie no, musimy armię uzupełnić. Tymi trollami tam może być problem trochę. Co my tutaj możemy? Jeszcze w sumie nic. Dobra, musimy czekać. Dobra. No właśnie, bo oni chyba nie pracują, nie? Nie no, jakby nie mają obciążenia pracy. Dobra. No trochę się wpierdzieliliśmy tutaj. Nie jest lekko. Mogłem z tymi arkami faktycznie jeszcze chwilę poczekać. Nie wiem co ten tutaj zrobi, tym bardziej wiem, obrócił się. On mnie tu oblega, czy co on tu cuduje? Boże, przejedziemy po nich przecież. Zbuduj posterunek, zbuduj fabrykę. Może posterunek. Dobra, musimy jeszcze tutaj to przejąć. Dobra, zrobimy małą rekrutację. Związane z budynkami straży. Nie no, to jest bez sensu. Dobra, na razie to. To oni są tu poblokowani, bo ci orkowie to tutaj ich zaraz dorwiemy tą armią. Tutaj. A z krasnoludami nie możemy ich wpuścić na pustynię tutaj. Nie wiem, czy oni się nie biją ze skawenami. Musimy zaraz sprawdzić. Kim oni mają wojnę w ogóle. Pokój o ten, okej. Z chaosem nie chciałbym w ogóle walczyć. Nie jest mi to w ogóle po drodze. Mam nadzieję, że się jakoś... rękan zniszczony? Co? A zielone? Elfy.
kim walczą ten? On jest czwartą siłą. On się z kawenami leje i w ogóle z morsem. On będzie łatwym celem potem. Dlaczego tego nie mogliśmy zrekrutować? Dobra, ten tu ma badziewie, a nie armię. Czym on do ludu? Dobra, bierzemy tego tutaj i finito. Bardzo dużo sprzętu teraz otrzymujemy, więc spoko. Tu wyjąca skała, co my tu możemy zrobić? Przychód surowce. A jak my z tymi surowcami? Nie możemy tu nic zrekrutować? Chyba nie. Dobra. A tu czekamy. Aha, musimy mieć dużo tych. Dobra. Na razie i tak jest dobrze, ale widzę, z kasą jest problem. A to i tak kosztuje surowce, dobra. Gdybyśmy z kasy gdzieś tutaj. Dobra, tą jedną turę możemy przetrwać bez kasy. Chcielibyśmy zacząć sprzedawać w tych karawanach, bo kurde, kasy nie mamy. No podbijemy tu zaraz te dwa miasta, więc kasa może wpadnie na 2-3 tury maksymalnie. No tutaj kupił armię, w to przybędzie więcej do zabijania, więcej niewolników zrobimy sobie z tego. Jakieś nowe artefakty wskoczyły. Co to nam nowego wskoczyło? No dobra, nie będziemy tego wszystkiego toczyć, bo właśnie już będziemy mieć walkę za walką. Buduj posterunek. Kupuj, buduj fabrykę. Dobra, mamy jednej frakcji mniej. Spoko. Surowce też nam ładnie idą. Wiem, że tu mamy taką słabą armię trochę, ale... Moglibyśmy niby globalnie coś tam podrekrutować. On nie dojdzie tutaj? No dobra, trudno. Trudno, tutaj beściaków widzę robi. Okej, surowce. On coś daje tutaj? No tu byśmy jeszcze potrzebowali, tak? Dobra. Siła robocza jest wszędzie. A możemy kogoś wysłać. Dodaj. O, tu na przykład. 5600 dostaniemy. A tu musimy czekać, aż wróci do stolicy. Dobra, no. Musimy jakoś przetrwać chwilowo z tą kasą. Najchętniej to ja bym z tymi tutaj podpisał sojusz taki duży. Nie wiem, co z tymi orkami tutaj, czy ich też nie będzie trzeba przybić. Chociaż oni chyba tu bardzo dużo podbili ziem, więc może być trochę ciężkim wrogiem. Tym bardziej, że orkowie sobie ładnie radzą tam. O, jeszcze wyszedł z miasta, o Jezu, jak pięknie. Zostawił miasto całe.
Kurde. No to możemy trzeci poziom od razu zrobić. No i super. Kurde, takie armie tu sobie chodzą. To co możemy zbudować? Możemy byczki zrobić, ale ja może bardziej wolałbym poczekać sobie na tych. Chowani. O! Twierdza srebra. No dobra, poczekamy na razie. Wyczerpanie. O, w trakcie oblężenia, spoko. Dobra, tu się armia rega. Na razie nie będziemy wydawać kasy. My na razie trochę przeoszczędzić. Nie wiem, czy tych tutaj w ogóle nie wyrzucić na razie. W sumie zbędną kasę trzymają, znaczy zabierają. Nie wiem, czy ta karawana już wróciła? Jeszcze jedna tura. A ile ten tutaj będzie jechał? Okej. Okay. Ile mamy tych punktów? 157. Coś byśmy mogli tu zrobić chyba. Umiejętność krew, umiejętność. Uzbrojenie. Z opłat handlowych. Ale mamy z opłat handlowych. Handel. Dobra, to na razie nie ma co. Dobra, wpuszczamy tą turę. Chcielibyśmy zebrać tutaj się najlepiej tymi dwoma armiami i tutaj iść. Ewentualnie tych orków wybić. Ciorkowie w ogóle tu się rozlali. Więc ja nie wiem, z kim oni tu walczą. Może się z nimi dogadamy bardziej. Pięć wiosek. Zobaczmy jeszcze tutaj. Następ brachowacze. Z kim oni walczą? Oni z nikim nie walczą. Chyba nie po drodze by mi była walka z nimi trochę. Kurde, ładny dochód byś tu my mieli. No dochód nam bardzo, bardzo potrzebny. Nie no, musimy walczyć ogólnie, bo będziemy mieć problem zaraz z ludźmi. Pójdź w konwój. Tutaj może podejdziemy. A to jest maksymalny. Dobra, wyślemy ich też po kasę, żeby zdobyć. Kurwa.
Ruszymy najwyżej na te krasnoludy. Góra Gaundabad. Nie wiem, czy tu nie trzeba gdzieś przerzucić. Dobra. No musimy w następnej turze zaatakować tego krasnoluda, wywołać potężną wojnę. Ale może orkowie się tu przyłączą do wojny. Ci z kimś się tu muszą lać, więc... Z kim oni się tam mogą lać? Kurde, oni się w sumie z wszystkimi prawie leją. Dobra, ta armia druga tu idzie w razie co. Może to nie są pełne armie, ale są dosyć mocne, więc... Tu jest poprawa, tu jest w takse. Dobra, jazda z nimi. Kurde, dużo surowców byśmy mogli zebrać. Bo dużo niewolników. Może niewolników? Tu może do many coś. Jaki to jest? Jak kupimy sobie ten czołg, to będzie w ogóle jazda. Dobra, trochę tych ludzi teraz mamy. Nowy nabór. Okej. Gdzie my to jeszcze potrzebujemy tutaj? Moglibyśmy jeszcze przełożyć trochę tych ludzi. Git. Nie wiem, czy tych orków też tutaj nie wybijemy. On nie powinien mieć dużo tutaj armii, jedynie co to będzie... O! Kurde. Nasze towary! Czy my jesteśmy w stanie to wygrać? Kurwa, chyba nie. Zero bombowców tyle. Nie no, za dużo strzelców. O, zerwali pakt. Czyli jednak ma tutaj armię. To jednak będzie wesoło. Dobra, moi drodzy, odcinek już będzie miał wystarczająco długo, więc wydaje mi się, że wystarczy. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku będziemy mieli co robić. Będzie dosyć mocna wojna z kolejnymi krasnoludami, bo ich mamy do warunku zwycięstwa i dostaniemy też artefakty bardzo potężne. Więc wydaje mi się, że odcinek był ciekawy. Trochę powalczyliśmy, trochę pobudowaliśmy. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!